Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Od wczoraj w sumie, jak możecie już od razu zauważyć, zmieniło mi się tutaj na profilu. Zdobyłem bodajże 3 czy 4 lustra od ostatniego odcinka. Jeżeli zbiorę jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie wiem, pięć albo sześć, to jeszcze mi brakuje, nie jestem pewien, to będę mógł podczas sobie na przykład warty zrobić sobie lochy albo arenę. Czy też karczmy arenę, lochy. Ale zobaczymy. Przede wszystkim w tym odcinku pokażę wam lochy drugie, czyli wyprawę na 6,5 morza, o ile się nie mylę. Chyba tak. No i tutaj zrobiłem sobie właśnie te lochy. Siedząc w busie pomyślałem, a kurde, wejdę. Może się teraz uda, bo cały czas mu zostawało 80. W sumie teraz żałuję. A dlaczego żałuję? Ponieważ wiem, żebym te lochy zrobił na spokojnie, tym bardziej w sobotę, kiedy mamy właśnie wszystkie trzy bonusy. Epików, Expa i Golda. I wtedy bym dostał dwa razy więcej doświadczenia, a dostałem cały level 300k. Sorry, trochę chory jestem. No, więc teraz sobie trochę daruję tych lochów. Mamy dzisiaj środę. Do soboty myślę podbiję już no na spokojnie 60 par któryś level. Więc otworzę kolejne lochy. No i będziemy właśnie w sobotę, niedzielę, może taki odcinek właśnie zrobię, że będę się mierzył z tymi lochami, kto wie, może na grzybach, może nie. No i właśnie liczę na epiki, no i przede wszystkim właśnie na tego expa tych lochów, ponieważ te osoby, które na przykład, pokażę pierwszego, patrzcie, 54 level mam, jestem przez 35 w rankingu. Spadłem tak 100 pozycji teraz mniej więcej, bo właśnie dopiero teraz zacząłem robić karczmę. Przy w rankingu masz 219 level. A dlaczego? Ponieważ jest zwiadowcą, no a jak kto wie, czy nie wie. Zwiadowca, no, po prostu ma dużo łatwiej te lochy. Ponieważ większość właśnie bossów to jest wojownik, zwiadowca. No jednak ta szansa na uniknięcie to jest ogromna. Nie oszukujmy się, czego robiłem ostatnio właśnie w obieżycie podczas wojny. Kiedy ja zrobiłem 4 bloki, a gościu mi uniknął 12 ataków. No. I on sobie po prostu ładuje 2000 grzybów i w końcu mu te lochy siadną. A nawet ma, nie wiem, 10 tysięcy mniej życia, 10 milionów mniej życia i tak lochy mu siadną, ponieważ no unik robi wszystko. No i w ogóle mają, że widzę, że pierwszy portal zrobiony. No, nasza gildia, jeśli nie mylę, dalej jest druga, tak jest. Atakujemy kolejnych 18, czyli kolejne lochy będziemy robili jakoś koło 20. Trzecie lochy. O ile nam się oczywiście uda zebrać pieniądze. No i podskoczymy na pierwsze miejsce. Nie, oni też atakują jakąś Sanity. Więc może nam uciekną, a może my dostaniemy setkę. I awansujemy, a oni dostaną jakieś 60 punktów. No, ale przejdźmy do odcinka. Arenę sobie właśnie zrobiłem tuż przed rozpoczęciem nagrywania chyba. I załatwiłem tego typa. Więc lochy sobie zostawię. Tutaj 5 minut 18 tysięcy. Oczywiście, że to weźmiemy. Nie będę przedłużał, nie będę czekał specjalnie na odcinek, nie pominiałem. 21 tysięcy, tak. Wytrzymałość 37, już lepszy chyba pasek. 16 tysięcy, 17, 37,5 minuty. Oczywiście, że to weźmiemy. O! 0,0,0,0. Chwila. 10 level, 10 level, 20, 34. To mi lochy na 50 level nie wypadły jeszcze? Serio? Serio? Dobra. A to jest tego kwiatka przydałem, bo właśnie w sumie mogę już go zamienić, bo i tak daje mi więcej. Ale właśnie liczę na to, że stwierdzy, wydobędzie mi kryształ wytrzymałości. No chociażby taki, jak tutaj sobie wsadziłem, plus 117, czy tutaj 105, bo tutaj 115 do broni siły. No i by mi wtedy podskoczyło trochę. W ogóle muszę sobie miksturkę załatwić, bo kiedy mi się to kończy, kurwa, jutro, znaczy już w sumie za 2 dni o północy, a to 30 września, tak więc będę musiał znowu tutaj rolować, ale liczę na to, że zanim się to skończy, to wydropi, tak, ponieważ 30 to już jest sobota. Nie mam już więcej pominięć, strategii tutaj nie widzę, więc zostawiam sobie karczmę, po której prawdopodobnie level bije, tak jest. No i ja się już z wami żegnam. A nie, jeszcze twierdzę możemy najeść. To jest atak. Dobra. Tak, żeby było na pewnie.
Tego się nie spodziewałem. Ale jaja. A żebym się kuźwa zakrztusił prawie. Dobra, do gildii 2000 wpłacamy. Już chyba wpłaciłem dzisiejszą składkę 10K. No to jeszcze raz. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Dziękuję, ponieważ widzę, że ta seria troszeczkę się tam podoba mniejszej publiczności. 100 wyświetleń robicie pod odcinkiem. Cieszę się z tego powodu, ponieważ mi się tę grę świetnie gra. Codziennie na nią z miłą chęcią wchodzę. No i z miłą chęcią też patrzę i rozmawiam z niektórymi, ponieważ bodajże, jak tutaj się nie mylę, o Granat. Pozdrawiamy Granata, ponieważ o to bardzo prosił. Tak więc, miłego oglądania lochu. Cześć.